Połączmy się z Labol. Tam jest Marcin Gazda i jego gość, sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Marcin Gazda, witam serdecznie z przed hotelu reprezentacji Polski, sprzed L'Ermitage w Labol. Moim gościem jest Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, Maciek. Dzień dobry, witam. Wiemy, że Adam Nawałka to jest człowiek, który lubi mieć wszystko zaplanowane od A do Z, ale pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, czego dzisiaj w nocy mogliście sami doświadczyć. No rzeczywiście, nie mogliśmy lądować tutaj w Sam Nazar. Pogoda tego nie uniemożliwiała, ale nie było problemu. Wylądowaliśmy w Rennes, szybko przyjechaliśmy tutaj do hotelu, także dzień się toczy, wszystko jest pod kontrolą. Jak wy podchodzicie do tego, że Szwajcarzy jednak mają troszeczkę więcej czasu na odpoczynek do sobotniego meczu, a dzisiejsza noc też można powiedzieć zarwana i tego czasu na regenerację będzie nieco mniej niż w przypadku Helwetów? Nie, nasi piłkarze to profesjonaliści. 4 dni w zupełności wystarczy do tego, aby przygotować się do meczu. Także jeśli chodzi o taką dyspozycję fizyczną, nie ma problemu. W sobotę będziemy gotowi. A jak oceniasz dyspozycję ze wczoraj, Maciek? Wczorajszy mecz z Ukrainą wygrany, chociaż Ukraińcy też, trzeba ich docenić, potrafili zagrać momentami bardzo dobrze w piłkę. Oczywiście, to było wiadomo, że to jest dobra drużyna. Wczoraj to pokazała. Grają bardzo szybko piłką. Duża taka indywidualizm, nieprzewidywalność, dobre skrzydła. To wszystko było wiadomo przed tym Euro i naprawdę Ukraina to potwierdziła. Odpadła dobra drużyna, ale to ich problemy. Cieszę się, że my idziemy dalej. Właśnie, Ukraina zagrała naprawdę 2 dobre mecze, można powiedzieć, na tych mistrzostwach, a mimo wszystko wyjeżdża do domu z pustym bagażem punktów. Jeżeli chodzi o to na pewno te drużyny można pochwalić za konsekwencje, za grę w obronie. Wczoraj znów widzieliśmy popis Michała Pazdana, który potrafił w jednej akcji w ciągu kilku sekund zablokować 2 strzały. Jak to mówią w Hiszpanii, imperialny Kamil Glik. Jeżeli chodzi o środek obrony, który był naszym zmartwieniem, takim małym może przed wyjazdem do Francji, to wszystkie, że tak powiem, wątpliwości zostały rozwiane. Oczywiście, nasza drużyna gra konsekwentnie, dobrze w obronie, dobrze się przesuwa, jest wielka dyscyplina taktyczna. To znów było potwierdzone w meczu z Ukrainą. Mieliśmy lepsze momenty, gorsze momenty w tym meczu, ale no najważniejsze, jak ten wynik się skończył. Wygraliśmy kolejny mecz, nie straciliśmy bramki, 7 punktów. 3 mecze, myślę, że wszyscy możemy być bardzo, bardzo zadowoleni. No zaraz patrzymy do przodu i widzimy Szwajcarów. Czy jesteś zadowolony z tego, Maciek, że na nich trafiliśmy? Wczoraj przeczytałem taką wypowiedź Shakiriego, tak, Shakiriego w gazecie Blick szwajcarskiej. On powiedział, że wolałby trafić na Niemców niż na nas w następnej fazie Euro. O co chodzi? Może to taka kurtuazja, ale tu nie ma co patrzeć. Wyszliśmy z drugiego miejsca, trafiamy na Szwajcarów. Na pewno to jest drużyna w naszym zasięgu. Pamiętam, jak graliśmy z nimi rok temu na jesień, było 2-2. Mieliśmy swoje szanse. Myślę, że 50 na 50 tutaj szanse się rozkładają, ale my znamy te swoje atuty. Widzimy, że jesteśmy dobrzy, gdzie mamy naprawdę dużą przewagę i trzeba to wykorzystać konsekwentnie, tak jak graliśmy dotychczas i wykorzystać wszystko. Gdy rozmawialiśmy ze sobą tuż przed wejściem na antenę, to stwierdziliśmy, jeżeli mogę zdradzić, że szanse rozkładają się 50-50. Tak naprawdę może zadecydować, nie wiem, dyspozycja dnia, to wszystko będzie chyba ważyło się, Maciek, na ostrzu noża. Oczywiście, jak widzimy całe te Euro, to jest takie bardzo wyrównane, nie ma jakiejś dominacji, jakichś drużyn. Może Hiszpanie w jednym meczu dominowali, ale wczoraj przegrali, prawda? Więc no, widać tutaj dobre przygotowanie każdej z drużyn. Ale tak jak mówię, Polska ma swoje atuty, Polska ma dobrych napastników, Polska ma dobry dok defensywny, który tutaj się wspaniale ze sobą współpracuje. No i najważniejsze jest to, że jesteśmy skuteczni, bo wygrywamy mecze. Właśnie, ta skuteczność. Wszyscy jeszcze czekają na gola Roberta Lewandowskiego. Gdybyś ty mógł, jako były piłkarz, też grający w ofensywie, powiedzieć coś na temat gry Roberta, bo to nie są tylko gole, Robert Lewandowski. To jest też duża praca dla całej drużyny. Robert to jest nasz najważniejszy piłkarz, to jest nasz kapitan. Robert jest tą pierwszą instancją, która już zaczyna obronę. Bardzo dużo biega, bardzo dużo pracuje, bardzo pomaga kolegom, daje dużo, że tak powiem, wsparcia i miejsca dla innych. Także no, nie ma tutaj w ogóle dyskusji. No, Robert jest Robertem i cieszymy się, jak on gra, a na pewno coś strzeli. Rozumiem, że jeżeli ktoś chciałby Robertowi włączać licznik z czasem, od kiedy strzelił ostatniego gola w kadrze, to powinien czym prędzej go zgasić, bo to nie ma sensu. Oczywiście, że tak. W eliminacjach też na początku nie strzelał, a okazało się, że został królem eliminacji. Także no, spokojnie. No. Robert swoje robi i najważniejsze, że poświęca się drużynie i myślę, że wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni. Jeszcze chciałem się spytać ciebie, Maciek, o to, jak drużyna zareagowała na to. Czy rozmawiałeś z piłkarzami na temat naszego najbliższego rywala, na temat Szwajcarii? Jak oni podeszli do tego, że właśnie
właśnie z nimi zagramy w najbliższą sobotę? Jak ich obserwowałem, na spokojnie to przyjmują. Myślę, że widzę w nich taką pozytywną pewność siebie i każdy następny rywal, którego będziemy mieli, myślę, że jest w naszym zasięgu. A tym bardziej Szwajcarzy. Tak, zobaczyłem wczoraj taki obrazek z szatni reprezentacji Polski zaraz po meczu i wszyscy spokojni, bez euforii. To chyba Kamil Grosicki wrzucił zdjęcie, na którym było widać, że jedni są zamyśleni, drudzy są wpatrzeni w telefon, to też znak czasów. To też chyba widać wielki spokój w tej kadrze i chyba taki głód, że oni cały czas myślą o tym, co będzie dalej, z wielkim spokojem. Oczywiście, to jesteśmy na turnieju, więc kończy się jakiś mecz, to tak naprawdę zaczynają się przygotowania do kolejnego, bo on już za 4 dni, a teraz tym bardziej, bo wchodzimy w tą fazę pucharową, kto wygra idzie dalej, kto przegra niestety wraca do domu, tym bardziej skupienie, już analiza, regeneracja, no i najważniejsze, żebyśmy byli w sobotę gotowi. Wiem, że przy okazji meczu z Finlandią, który rozgrywaliśmy w tym roku, były negocjowane stawki, jeżeli chodzi o premię, jeżeli chodzi o dalsze awanse na Euro 2016, czy za wyjście z grupy też była przewidziana jakaś premia dla piłkarzy? Z piłkarzami rozmawialiśmy 2 minuty i umówiliśmy się tak, że zostaje to między nami, także no przepraszam, ale no nie mogę tutaj o tym mówić. To ciekawi na pewno kibiców, takie tematy zawsze są, że tak powiem, na chodzie, zawsze są gdzieś w zainteresowaniu fanów, no ale jeżeli była taka dżentelmeńska umowa? Ale mogę potwierdzić, że interesowało nas to, żeby wyjść z grupy i na to się umówiliśmy i myślę, że mały pierwszy sukcesik mamy, ale chcemy więcej. Właśnie, to chyba było takie... Czy można powiedzieć, że to było takie minimum, to wyjście z grupy, taki plan minimum na te mistrzostwa? To znaczy, to było naprawdę bardzo nieprzewidywalne. Wiadomo, że jak się jedzie na mistrzostwa, to chce się coś zrobić. I taki pierwszy plan to było właśnie to wyjście z grupy, bo to był taki pierwszy mały cel. Ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Widzimy, że dobrze gramy, że mamy mocną drużynę, więc no, trzymamy kciuki, żebyśmy po Szwajcarii zostali tutaj dalej i dalej myśleli o kolejnym przeciwniku. No. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie układać. Szanse 50-50, 50-50. Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo, Maciek, za wizytę i mimo tego, że krótszy był sen, to postanowiłeś odwiedzić nasze studio. Dziękuję ślicznie. Marcin Gazda, żegnam się z Państwem z Labol. Oczywiście kolejne wejścia na żywo, kolejne wejścia do Euromisji tutaj stąd, z ośrodka reprezentacji Polski. Teraz, tak jak mówię, do widzenia i do zobaczenia.